Witajcie, mężczyźni, z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku z Hardware Street na aplikacji Case Redux w serii Polska do Z jako krzyżowcy. No niestety, jeżeli pamiętacie, a w sumie nawet możecie nie pamiętać, bo możecie oglądać tę serię ogólnie. Jeżeli oglądacie inną moją serię po tym, to wiecie o tym, że doszło do aktualizacji i po prostu save się zepsuł. Więc musiałem od nowa. A jak wiecie, Kaizo Redux to jest taka pokręcona gra, gdzie w ogóle wszystko może się wydarzyć. Więc po prostu zrobiłem sobie nowy playthrough, w którym przypadkowo Ukraina się wyzwoliła. Wiem, że zawsze gdy powiem przypadkowo, to myślicie, że coś ustawiałem. Nie, tutaj nie chciałem ustawiać. Więc tak naprawdę czekałem. Czekałem nieco. Nie mam wszystkich zrobionych rzeczy co do, jeżeli chodzi o to. Może wykonam teraz. Tak naprawdę poszedłem w gospodarkę. Ale jako, że doszło do wojny domowej, tak naprawdę wojny domowej pomiędzy... W sumie między sobą. I ten gościu. Więc wykorzystamy to. Trochę dywizji naspawnowałem, to są dobre dywizje, przez co dużo kosztują. Więc spróbujemy po pierwsze zobaczyć, jak tutaj nam... Jak tutaj nam da to, jeżeli chodzi o to, ale ogólnie oni... To trochę głupi. O! Rumunia weszła. Okej. Okay. A, czyli że oboje dostają? Tak. Chyba nic przeciwko mnie nie mogą zrobić, ale oprócz tego ja jeszcze mam Wargol. Mam Wargola na to. Więc bardzo chętnie wykorzystam. To co teraz zrobię, to po prostu podbiję sobie nieco armii. No i fajnie. Nie powiem, proste przejęcie terenu. W jednej z serii chyba miałem coś takiego, że też przejąłem w sumie bardzo prosto teren. Jeżeli chodzi o taki rodzaj przejęcia terenu, to ja nie powiem, to jest jeden z najbardziej OP. I zarazem nie OP, ponieważ nic tutaj nie dostajemy. Oraz Austria po tym jak przyjęła, została zjedzona. Znaczy się Austria, Rumunia. Rumunii. A, wrócili. Dobra, więc w takim razie w międzyczasie poczekamy, jak nasze dywizje przyjdą i zaatakujemy. Nie, bo nie mamy Wargola. Gdzie został z Wargolem? Przecież nawet jeszcze Junen nie ma. Chyba może był jakiś kod, który po prostu to wykonał. Okej, w takim razie to ten odcinek na razie będzie tylko polegał na tym, że poczekamy, jak oni tutaj już się jakoś pokonają i my tutaj przejmiemy. Widzę, że Rumunia to odzyskała, ale dalej raczej już nie odzyska, bo jest taki problem, że zazwyczaj oni nie chcą oddawać. Okej. Więc jeżeli chodzi o naszą produkcję, ona wygląda okropnie. Nie wiem dlaczego, ale nam się wyłączyło tutaj pobieranie. I jeżeli chodzi o Polskę teraz na tej aktualizacji, bo wyszła, to jest taki problem, że ona trochę jest popsuta. Znaczy się oni trochę pozmieniali, że tutaj jak widzicie takie kosmetyczne, ale... czekajcie, czy muszę tutaj popatrzeć? Tak, jesteśmy ogólnie ich członkiem, dlatego że wyszliśmy, dostaliśmy od razu event o tym, żeby dołączyć. No, dołączyliśmy z powrotem. I tyle. I jesteśmy właśnie w Middle Europie, nie będąc w Middle Europie. I tak naprawdę to nic nie robi nam. Bo zazwyczaj powinno być jeszcze jakiś bonus, coś takiego, ale ja dosłownie szukałem tych bonusów. Mogę nawet tutaj zobaczyć. Tutaj nic nie ma, żadne. Więc tak naprawdę jesteśmy tam, tak naprawdę nic nie dostajemy za to. Okej, w takim razie, w sumie to są dodatkowe, to szybko dostańmy właśnie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I po tym jak go dostaniemy, no to w sumie powinniśmy coś zrobić tutaj z tą wojną. Tutaj widzę, że jeden nasz agent został wycofany. Nie wiem po co. Myślę, że oni wygrają tą wojnę, więc powinniśmy przeciwko nim. I
Ja pamiętam, jak kiedyś właśnie doszło do tej aktualizacji, która zmieniła wygląd, jeżeli chodzi o granice. W sumie trochę słabo pokazać, bo tutaj widać. Czy tutaj będzie? Tak, tutaj. Chociaż nie, to są chyba rzeki. Tak, to jest rzeka. Kiedyś było coś takiego, że było widoczne, jak były wcześniejsze granice. Wydaje mi się, że wrócili do tego. Dosłownie, kiedyś co zmienili, to było bardzo takie problematyczne, ale teraz patrzę na to, to jest i w sumie czuję się głupio, że nie zauważyłem, że to już jest z powrotem, więc zdarza się. Okej, co tutaj mamy? Możemy tutaj, ale nie mamy wystarczająco agentów. Ja ogólnie próbuję tutaj jak najwięcej sobie porobić tego. Jak sami widzicie, i mam już dosyć dużo zrobionego. Zazwyczaj kończy się na tym, że nie mam tego dużo. No i spróbujemy. Niestety, powiem szczerze, seria tak w połowie wyszła. Też czuję się, że ona ma pewien taki... że ona będzie podobnie jak wcześniej, no ale wiecie, no... te serie mają to do siebie, że trudno coś więcej zrobić, jesteśmy zawsze w tym samym miejscu. No nie jesteśmy jak niektóre państwa, gdzie na przykład tutaj mamy Maltę, grałem jako Malta, no to ona może tam sobie wybrać kilka ścieżek. Najbardziej mi się podobało, że później zobaczyłem portret Mussoliniego, jakbyśmy poszli tam w panarabską właśnie międzynarodówkę, to ona jest śmieszna. Szkoda, że tego nie robiłem. A tutaj coś się pozmieniało, czy po prostu wyszedł mi się zmieniło? Możliwe, że wyszedł mi się zmieniło. Więc tak, Rosja jest potężna dlatego, że poszła jako republika, ale... a i tak czy nie będzie miała problemu, bo tutaj wszystko tutaj porozdzielali się, dobra. Jak się rozdzielają tutaj, w ogóle śmieszna flaga, to później tak naprawdę nic już tak naprawdę tutaj nie zrobią. Mamy oczywiście Japonię, która może zaatakować Rosję, ale to trzeba trochę poczekać. A w międzyczasie my tutaj poczekajmy, jak sobie... no, żeby tutaj doszło. Ogólnie mają taką mechanikę, że po pewnym czasie... po pewnym czasie tutaj wybucha to powstanie, że po prostu... bardziej bym powiedział wojna domowa, że oni tutaj mają zdemilitaryzowane, no, miejsca. Oczywiście jak się da komendę wojny domowej, to dywizje same się, no, teleportują. Chyba mamy więcej, czy po prostu mi się wydaje? Mamy więcej. To mi się podoba. Soft attack, mas. A to jest lepsze. Albo może mi się z tego wydaje. Wiecie, tutaj czasami jest takie małe, zrobię taką małą zmianę i ty później się zastanawiasz, czy to było, czy nie. I to zawsze jest denerwujące. Okej, okay, więc mamy tutaj oczywiście sporo jeszcze ulepszeń, które możemy zrobić. Czy tutaj mamy agenta? Mamy agenta, wystawmy sobie, żeby to zrobić. I teraz spróbujemy sobie jakieś pusty wziąć. Jeżeli chodzi o samoloty, to już sobie zrobiłem ten samolot. Okej, okay, jest czas na wojnę, więc wiemy, co trzeba wybrać. Tutaj jeszcze sobie weźmiemy. I tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o samoloty. Trochę mi się nie udało wybudować samolotów na czas. Więc to mi się, że tak powiem, no nie wyszło. No ale nie zawsze wszystko wychodzi. I teraz tutaj poszukajmy Świętego Graala. Poczekamy, jak tutaj się tym zajmą, ale możliwe, że może to trochę potrwać. I jak to wygląda? Oni są w wojnie, nie są w wojnie. Niemcy wyglądają na potężnych, więc warto by było sobie zająć Ukrainę, a później zająć sobie się czymś innym. Ogólnie to tak, antitanki, ja zauważyłem, że mama się was, ale teraz w tej grze są ważne. Bo po prostu wszyscy robią sobie takie dywizje, że później są po prostu OP. Dobra, trzeba tutaj porobić, bo jesteśmy w tyle, a przydałoby się coś. Więc tak, dywizje dodamy sobie oczywiście antitank i zmienimy sobie to na logistik.
Nie tak, ja nie produkuję dywizji z tego względu, że po prostu uważam, że i tak mamy wystarczająco, a po pewnym czasie tutaj i tak na tej wojnie to nie będzie jakoś mega potrzebne ogólnie rzecz biorąc. Czy nam się po prostu to wyłączyło? Tak się nam to wyłączy zapewne. Okej, okay. Czy recruitment in Europe? No możemy, tylko że najpierw muszę sobie ogarnąć to, więc sobie wyłączmy. Tutaj wszyscy dołączają do kogoś. Tutaj widzę, że oni się tutaj jakoś zasantowali. No i oczywiście Austria ma ten teren, to zawsze jest śmieszne, że oni będą mieli ten teren na zawsze. A ja zamiast tego powinienem zrobić sobie o to i wiadomo, że do kogo dołączymy. Chyba, że nie będziemy mogli, to będzie śmieszne, ale nie, wszystko wygląda, że jest okej. Okay. No właśnie, no nawet wojnę wypowiedzieli przeciwko tym, którym chcieliśmy, ale najpierw przejmiemy Ukrainę, to jest najważniejsze. Więc najpierw oni się tutaj pobiją, a my w odpowiednim czasie dołączymy. Do kogo dołączyć się? A, do naszych przyjaciół. Oni zawsze są dziwni. Okej, okay, więc tak, Święty Graal zdobyty. Myślałem, że to jest akurat, wiecie, fokus mi się skończył, więc... Ale to nie było to. Ale fajne to jest, nie powiem ten, ale... Możliwe, że po prostu nie zauważyłem. Jak mówią, czasami tak jest, że... po prostu zrobię małą zmianę, a później ty się dziwisz. Okej, okay, więc agentów, to nam się przyda. Jak tutaj wygląda? No trochę czasu jeszcze zajmie, ale w tym odcinku oczywiście ich zaatakujemy. Rosja wydaje się, że zrobiła błąd. No jeżeli Skandynawia jest taka potężna, no to nie dziwię się, że może być problem. Okej, okay, Turcja upadła. Więc to nie jest dla nas jakiś ważna informacja. Zazwyczaj to się dzieje, więc szkoda, ale okej. Okay. Więc tak, jeżeli tutaj... tak naprawdę nie widzę, żeby było jakieś mega potrzeba na to, więc sobie dalej poróbmy gospodarkę. Najbardziej mi się nie podoba w tym drzewku Polski to, że oni dosłownie tak mają daleko do militarek. No są fajne, że tak dają, ale... Łomaści los, jak kupia. Ona się chyba wyzwoliła jakoś tak, że przyjęła. Ogólnie śmieszne jest Jakutia, ponieważ niektórzy uważają, że to jest mega poważne zagrożenie dla kogoś, tak jak Jakuci. Myślę, że część z was nawet nie wiedziało, póki nie powiedziałem, że oni tam mieszkają, ani że w ogóle tam się to tak nazywa. Więc no, nie powiem, śmieszne. Occupy, tutaj oczywiście muszą mieć trochę. A ja... co mam do zrobienia, że się tak pokazywał? Nie. Dobra. Więc... oczywiście, że weźmiemy Kamińskiego. Oraz pytanie jest tak. Ile tutaj mamy? Jeszcze połowa. Dobra. Jak jesteśmy w lepszej pozycji niż oni, ale... zawsze warto, że tak powiem, dmuchać na zimne. Afryka się kompletnie rozwaliła na kawałki. Więc lepsze tutaj rzeczy. Mamy oczywiście garnizowanie, ale tak już wychodzi. No i tak. Krym był wcześniej marionetką. No niestety się wyzwolił. Pytanie jest, czy on chciał się wyzwolić, czy nie. Bo oni nadal zgadują, że mają drzewko Krymu. A, bo się wszyscy wyzwolili. To co się stało z Francją? Czy Francja w ogóle eksplodowała i, że tak powiem, niczego już nie ma po niej?
Dlaczego jest muzyka, jeżeli włączę muzykę? Wydaje mi się, że dosłownie teraz jesteśmy w jakimś segmencie, gdzie po prostu jest strasznie dużo błędów, jakichś takich, wiecie, małych. Okej, okay, więc może niemieckiego agenta weźmiemy? Tutaj nie mam żadnego szyfru robionego, więc przeciwko Niemcom możemy zrobić. Mamy najlepszy, jeżeli chodzi o deszyfrowanie. Więc możemy tutaj porobić. Jeżeli chodzi o ekwipunek, no trochę mamy go w zapasie. Ale wiecie, no niektórych rzeczy nie mamy, więc trzeba było je porobić. Więc możemy sobie to pozmieniać. Guringa. Guringia się zrobiła, najlepsze państwo na świecie. I jak tutaj już mamy, no to myślę, że dalej możemy robić to. Jak to wygląda sprawa z Ukrainą? 20 dni i armia się im. Nawet nic nie dostajemy z tego, więc... Więc po co? Okej. Okay. Więc tak naprawdę dzięki temu, że mieli wojnę domową, no to armia się zmniejszyła i dosłownie są mega easy do zaatakowania. W ogóle nie rozumiem tego, bo mają tutaj ten symbol. Ale po co? No właśnie, na czym to ma polegać? Że co to ma pomóc? Ogólnie międzynarodówka wygląda tak, że trochę słabo. Ale chyba zaatakowali ich i się ich wszystkich pokonali. Tutaj patrzę czasami, czy mają drzewko, żeby myśleć, że kiedyś nagrać nimi, ale jeżeli nie mają, no to okej, czyli tak, Rosja, umości los, co wam zrobili oni? Tutaj Jakutia już przestała istnieć? Nie, nadal istnieje, więc okej. Tutaj sobie polepszajmy niektóre rzeczy. Tutaj też mogę ulepszyć przed wojną. Dobra, już możemy w sumie zaczynać. Okej, okay, czy coś jesteście z fakty? Okej. Okay. Nie sądzę, żeby to był jakiś mega problem. Właśnie. A nasze samoloty... What? Mają jakieś nawet tutaj samoloty? Oczywiście nie powiem, nasze samoloty to są stare modele, które w ogóle jeszcze nie zmieniałem, więc się nawet nie spodziewam, że coś tutaj nam zrobią, ale trzeba będzie po pierwsze porobić, bo tak mamy improved smart airframe, no to możemy auto design ulepszyć to na maksa i dodać, nie wiem, jakieś specjalne moduły, elektronika, radio navigation, armor plates tutaj. Armor plates. Mamy mega samolot. Więc go zamieniamy oczywiście na ten. Nice. Oraz przejęliśmy. Nawet nie przejęliśmy, bo zbyt szybko przeszliśmy i to jest jakieś stare działo. My nawet nie możemy przejąć. Super. Ok, więc tutaj szybko sobie porobimy do tego i pytanie jest takie, bo to nie wygląda zbyt ładnie. Widzę, że Marta dołączyła do jakiegoś paktu. Co teraz jest na Malcie? Na Malcie rządzi ten takie właśnie to. I oni tak naprawdę, jak opowiadałem o tym na podczas serii, to jest ślepa ścieżka. To znaczy, że oni dosłownie nic po tym, nic oni nie mogą zrobić. Nic, żadnych właśnie bonusów, nic z tego, tylko po prostu będą siedzieć i nic nie robić. I to jest właśnie według mnie najgorsze, że tak wybranie takiej ścieżki. Oczywiście AI to to samo może tam, bo co nam to da? Tak naprawdę nic nam.
Oraz czy są nam potrzebne gdzieś tam dalej. No na pewno wyślijmy tutaj. O, do Kijowa możemy wysłać, mają duże lotnisko. Tak. Po co nam lotnisko w Polsce, jeżeli jest w Berlinie? Wiecie mi, o, masz los, kiedy się po prostu weszło w to, wiecie, że macie ten takie, że oglądacie coś tam politycznego, ja mam taki jeden kanał już właśnie, że tam sobie oglądam to, to wiecie mi, ale wam później dają tego, po prostu jest ciągle dostajecie od PiSu, to jest po prostu niewiarygodne, jak wielki jest właśnie, jeżeli chodzi o to. To jest po prostu taki ogrom, że ciągle to masz. Więc się nie dziwię, że im teraz tak właśnie podrosło. Oczywiście z czasem, zapewne za 4 lata będzie to dziwnie brzmieć, ale no teraz to naprawdę jest, że tak powiem, przerażające, jak im się po prostu odbiły w sondażach. No ale trudno powiedzieć, żeby kogoś tam, że tak powiem, obwiniać. Bo po co nam obwiniać kogoś, niech oni sami się, tam przeciwnicy polityczni, niech sami się po prostu ogarnią. Mnie to zbytnio nie obchodzi. No i po prostu, że tak powiem, niech zaczną pracować, jeżeli chcą. Jeżeli ktoś inny od PiSu chce wygrać, bo naprawdę teraz to nie widać, żeby jakoś tam im się udawało. Ponieważ kiedyś mówiono o tym, że PiS nie będzie rządzić samodzielnie, a teraz może wyglądać na to, że może rządzić samodzielnie. I to jest takie, że jak do tego doszło, nie wiem. Okej, okay, więc tutaj jak już to zrobiliśmy, nie możemy z Rosją, dlatego że... Nie wiem, że tylko Enquation. Nie wiem, czym jest Enkaishu, ale na pewno, że tak powiem, oni nie mają już Moskwy. Znaczy się mają Moskwę, ale zgaduję, że w pewnym momencie po prostu dojdzie takie BUM i będzie koniec. Będzie koniec po prostu wojny. Że oni nawet nie będą chcieli ciągnąć tutaj dalej. Okej, okay, to... Dobra. Ten odcinek się zbliża do końca. Tak naprawdę, o, Japonia wypowiedziała wojnę, to znaczy, że... What the heck? Dlaczego Izrael wypowiedział wojnę? Gdzie jest Izrael? O, masz los. Oni zamienili się, kurde, w Izrael i teraz na Madagaskarze. Jezu. A jako Polska? Żydzi na Madagaskar normalnie. Dobra, czy coś tutaj możemy dać ciekawego? To możemy. Dobra, jak to wygląda z powietrzem? Bo dosłownie ja tutaj nie kontrolowałem. No już przejmujemy inicjatywę. Teraz mamy taki problem, że te nowe samoloty będą wlatywać w zmianę. A czy nam to się będzie opłacało, czy nie? To zobaczymy. Mamy dużo fabryk, nie powiem. Zgaduję, że później się część oddamy. No okej, okay. Więc tak, po pierwsze, marynarka. No, nie możemy tego zrobić. Więc przejmujemy wszystko. Nawet nic to nam nie... Dlaczego tutaj mamy te... Nie wiem, dlaczego tutaj mamy, ale... A, bo oni zapewne zrobili sobie tutaj przejęcie tego. Dobra. Jeżeli w takim razie nie możemy, no to zajmijmy Krym. Będziemy po prostu zajmować kraj po kraju. I w takim razie będziemy kończyć zapewne ten odcinek. Bo nie powiem... Tutaj już więcej się nie da. Wyzwolimy naszą Ukrainę i czy możemy oddać tereny, tak, tam tereny, a resztę nie możemy? Wiecie, no, co mamy oddawać, to
Rosji, jeżeli tak naprawdę nie jesteśmy w frakcji i nie chcą nas. Okej, okay, więc tak naprawdę mamy jeszcze ten teren, który już nie jest ich korem. Super. A w takim razie, czekaj, czy oni mają inną flagę? Nie. W takim razie, czego korem jest to? Kubania. Okej. Okay. Tutaj nam się robi. Nie powiem, ciekawie. Jeżeli dacie mi chwilę, bo muszę to sobie to zeskrinować. Więc tak, Rosja. Rosję, jak mówiłem, tutaj wszystko upadło. Niemcy się jakoś trzymają. Nie powiem, tutaj tak Rosji słabo poszło, oraz jako, że nie są frakcji, no to nie możemy zrobić. Są frakcje? Mają frakcje? Nie, nie mają frakcji. No chyba, że jakieś Eik Enkaiszu jest frakcji. No właśnie, ciekawe by było, gdyby Enkaiszu nas zaprosiła, to by było dosłownie znakomite. Dobra, ale na tym kończymy. Ja tutaj sobie jeszcze porobię i jak już będziemy przed wojną z Krymem, no to wtedy odpalę. Więc zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. No, wyjdzie do tego, że my dosłownie dookoła wszystkich będziemy zabijać i tyle. Dobra, by z wami trochę. No to cześć.